kochanej solenizantki. Myśmy przygotowali kilka, jak to mówię, no bez przesady, pomysłów. Przygotowaliśmy głupi pomysł. Tak, na wstępie jeden z głupszych pomysłów to będzie nasza scenka rodzajowa na temat. Prosimy nie regulować odbiorników. My tak wyglądamy. Teraz będzie charakteryzacja. Jestem bardzo Natalia, ty chyba nie kręcisz. Ona kręci lody. O, ja Natalia. Mogę nasza. Andrzej, bądź cicho. Cicho, pokażę ci światła. Nie. Lubisz. Na rozdzie. Dobrze. Sprawdzałem na tym. Ale dzieci nie wiedzą, co na to. To im potem... O, Osama Bin Laden przyszedł. Będąc młodą lekarką na Rubieży, będąc znachorką, dobrze, że mam budkę suflera, nową znachorką na Rubieży, młodą, siedziawszy sobie pewnego dnia w moim gabinecie, pracując nad nowymi medykamentami, usłyszałam naraz chamsko nagminne walenie do mojego gabinetu. Drzwi. Proszę wejść. Powiedziałam. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, panie dziandziak. Co pana sprowadza? Panie doktor, coś mi się z oczkiem porobiło, albo dwoma. A ze z którym? Co spojrzę na zegarek, to mi czegoś brakuje, jakbym czasu nie miał, albo coś. To ja w związku ze powyższym będę musiała przeanalizować sytuację. Proszę rozłożyć się na moim operacyjnym kozetku. Bardzo proszę. Ja w związku z powyższym, używając najnowszych metod, które wynalazła medycyna, używając oczywiście najnowszej metody usypiania pacjenta, zaimplantuję panu tę oto jedną patelnię. W momencie, po sprawdzeniu, czy pacjent naprawdę śpi, wyciągnęła mój nieodzowny skalpel, po czym otwierając śródbrzusze pacjenta, zajrzałam do środka. Przerwa! Powtarzamy. Zajrzałam do środka. I ku mojemu zdumieniu wywaliło się coś ze wnętrza. Pozbierałam natychmiastowo uzyskane elementy i przyglądając im się dokładnie stwierdziłam, że są to czasowniki. W jakiś sposób niewytłumaczalny znalazł się we wnętrzu tego młodego człowieka. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym muszę dowiedzieć się, jakżeż to jest możliwe. Więc zakończywszy sukcesem wspaniały zabieg chirurgiczny, zaszyłam mojego pacjenta tak zwanym zygzakiem. Cak kutem. Po czym najnowszą metodą budzenia wyklastała go po pysku. Panie dziadzia, wstawaj pan. Doj, co jest? Proszę pana, proszę mnie to wytłumaczyć. Co to u pana robiło? Zoperowałem panu okulary również. Panie doktor, ja tyle czasu szukałem tego. No miałem same pan podmioty, im brakowało mi orzeczenia. Widzisz pan, panie dziadziak, i to wszystko poszło na marne. Jaki wniosek z tego? Po udanej operacji dochodzimy do wniosku. To jest to, co zawsze mówił słynny naukowiec, nasz drogi doktor inżynier, że czasu nie ma. Nie ma.